Cześć, cześć! Witam Was w kolejnym kwarantomasie. Siedzę na schodach, bo zaraz wychodzimy odwieźć matkę do dziecka na święta. Także kolejne vlogi to już pewnie będą z Podlasia. Patrzę, że się tu świecę w tym... Ale dobrze, niech się świecę. Okularki są. Outfit jest taki, że mam aladynki. Bardzo wygodne spodnie. Choć nie dresowe, bluzkę, którą noszę przez ostatnie 3 dni, bo tak. No i lecimy jeszcze, lecę odwieźć kota do mamy. Zawiozłam już jej pomidory wczoraj, dzisiaj kot. No i będziemy mykać na wschód. Tam musi być jakaś cywilizacja. No w każdym razie chciałam powiedzieć dzień dobry ze schodów. Schody, jak w Casino de Paris. Mam zamontowany światełek. Światełek zawsze dobry. Zawsze jasno i fajnie. I w nocy nawet się świeci. Szlak komunikacyjny odpowiednio skonstruowany. Wziąłam kolczyki i udaję hipisa. Chyba dobre miejsce. Pomidorki u mamy. Mają się tak, trochę słońca, trochę cienia. Mama polewa. O, choć kuferek. A tutaj proszę, pomidory rosną. I zbliżamy się do Warszawy. Zaraz będzie rozjazd na Białystok. Właśnie na Białystok dążyć będziemy. Zjedź w prawo. Jak mrówków, osobowych ciutkę mniej, ale teraz będziemy przejeżdżać Warszawkę, zobaczymy, czy tłoki, czy nie tłoki, jak to wygląda, nos, do góry. I już pierwsze budynki Warszawy będą widoczne, albo i nie. To się zobaczy, nieważne, to nie będą. Dajemy czadu na przedmieście, słuchajcie. Proszę bardzo. Jeszcze zrobimy Wam widok na Wisłę potem. Także pa, pa. Zaczyna się śnieg zimą. Normalnie nie ma. A tu zawsze się zaczyna. Ja bym już zjeżdżam. Cieszę się, że starą trasą moją również. Jest piękna.
cywilizacja z mostem na 60 km. Środkiem przodu. Pasów nie ma, tylko praca polowa na pola. Wierzby, rusochaty. I ja po środku wszystkie. Dzisiaj bym miała pościel różyczkową, nie wiśniową, tylko różyczkową, ale zacna. I znowu był patent pod tytułem, jak se nie nadmuchasz, to se nie pośpisz. Czas najpierw podmuchać, żeby se pospać. Także, ale pościel ładna, powiem wam. Ładna. Edyta wyciągnęła nową dla gościów. Także mamy. Nowa dla gościów. Ładna. No nie wiem, ale kolce może mam ochronne czy coś. Cześć, hej, ha. Witajcie kochani w nowym vlogu. Już trochę ubrana. Trochę umalowana. Dlatego, że mam parę spraw do załatwienia ostatecznie. Piątek przed świętami jest. Tak, miał. Gadam koty w kamerę. To chyba normalne. Wczoraj nic nie nagrywałam. Jeszcze telefon, ale spokojnie. Wczoraj nic nie nagrywałam z tego względu, że już byłam padnięta i zmęczona. Więc postanowiłam dzisiaj nagrać. No to tam jednego kwarantomasu nie będzie, ale reszta tak. Witajcie ponownie. Tak, kolczyki są. Są kolczyki, jest impreza. Biorę się zaraz za ustawianie kadru do filmów, bo jak widzicie, znaleźć dobry kadr w nie swoim miejscu, które jest opracowane. No właśnie, a chciałabym, żeby było widać trochę karty, jak będę robiła wieczory, poranki z wróżką. Żeby było widać i żeby było wygodnie. Wzięłam statyw, może nie idealny, ale jakoś dam radę. No, musi się zmieścić komputer, lampa, karty, ja w tym wszystkim gdzieś i żebym jeszcze najlepiej widziała, co mówicie na czacie, więc cała logistyka, ale myślę, że jakoś damy radę. Damy radę, zobaczymy. Pogoda słoneczna, drobne chmurki, zaraz wam pokażę, jaki fajny szeroki horyzont, tutaj chmurkowy mam. A po niebie w przestrzeń sino, stada owiec białych polino. Horyzont chmurkowy zacny. Ale zimno w piorun, powiem wam, niby 10, ale zimno, nie czas na opalanie. Przygotowuje się stolik. Cześć piesek. Cześć piesek. Sarka. Chodź, pokaż się ciociom, pokaż się wszystkim ciociom. Przygotowuję się stolik, chciałam powiedzieć, do, no żeby
programy robić. A przy okazji znalazłam lakier do paznokci. Teraz to się nie sfokusuje, skuba nic. O. Normalnie ja nie umiem tam malować, nieważne jakiś kolor jest i fajny kolor jest. No. A jak i też kombinować co, jak tu zrobić wszystko ze stoliczkiem.